Tego, ale w sumie tanio, 150 zł za taki zbiornik. A żak? Siedzenie. Kolega fajny, ten fajne skóry zawsze ma. Firma Palco. Możecie sobie gdzieś tam wygooglować. Tu różne jakieś starocie. Skrzyneczek pełno. Dobry. Motocyklowych jakichś też instrukcji do motocykli? Coś będzie? Ale mówię z instrukcji, wiesz? A instrukcja? No. Do Simpsona. Do Simpsona. Ciągniki. Aha, tak, tak, taka jest. Instrukcja obsługi. A to ile kosztuje? 8 dyszy. Dobra. Jest koszulek. Tutaj zobaczcie, ile tych rękawic można sobie się obkupić, coś powybierać. Tu mamy misie kity, skóry. Pana nie zaglądamy, idziemy dalej. No, więc właśnie. Do Harley'a masz ten? Podnóżki tylne? Tylne? Coś będzie pasować, no? Nie. Coś na sztukę potrzebuje, żeby wkręcić nawet. Mam dwa te, mam dwa motocykle, właśnie, że są z przodu, tylko takie jakby zrobione solówki. Muszę coś wkręcić, już myślałem nawet, żeby jakąś tą, żeby śruby po prostu wkręcić na chwilę, żeby kogoś tam przewieźć. O, wielka lampa do runaka. Patrz, jakie fajne. Farby oryginalnej. Ale nie ma tego, nie ma właściciela tutaj. Tutaj gdzie niegdzie są ceny, to 460, ale tego, tego nie ma, no. To fajnie wygląda. Już jestem ciekawy. Jestem ciekawy. Mega to wygląda. Tu jest drugie. To jest twoje też, czy nie? A nie ma ten. Nie wiesz, ile ceni za to? Kurde, fajnie, fajny Phantom. O, jest rama do Janka. Rama, o, rama jest z tabliczką. Rama jest z tabliczką, niski numer nawet chyba. Szczepera. Puch.
niestety właściciela. A nie mam też czasu, żeby tutaj stać. 3,5 koła. Nie ma szpia. Pierwsza taka fajna, nie? Bo jest jakby trzy na wiosnę w sumie są, nie? Mówią, że niby tam w czerwcu właśnie najgorsze. Tak? O. No i coś tu chyba jest. A na Łodzi będziesz? Nie, ja tylko tutaj. Aha, tylko tutaj. O, rower. Ile rower taki cenisz? 150 zł. To jest jakiś tam stary niemiecki, jeszcze ma taką plakietę. A no, plakieta super. Coś pewnie z lat 50. Super, no. Oj, dobra, uciekam, trzymaj się. O, tutaj takie NSU. Jeszcze zobaczę tutaj, czy jest jakaś klamra fajna. Chyba nie ma. Prosty fek. NSU. W jakiej cenie to NSU? Nie wiem. LS 39 rok. W jakiej cenie? 30. Ile? 30. No.
sztukę. Zamki. Dobra, idziemy dalej. OPE. A to są na jak? Tak? A na mały też pasa? Na mały mam, ale na mały nie są. Do czego pójdzie? Wiece z piece za wszystkie? Halo? Do czego wiece? Albo Moskwić, albo Wołga. To jeszcze nie wiesz, jakie auto? Mam jedno i drugie. To jest chyba Wołga. To jest ta żółta WFM, tak jak widzę, nie? A WSK? WSK 4. Szóstkę za WFM, też. Chyba to podejmowa. No ładna, ładna. Razem to sobie tutaj idę. No. Dobra. Troszeczkę zwiedzona przez ząb czasu, ale zobaczcie, jeszcze można gdzieś kupić takie rarytasy. O, i gazela jest. Gazela. Różne szyldy. Do Wołgi mamy dobra. Przedni chyba jest... Prosty czy sławik? Sławik. Tam też wchodziły dwa różne wersje, nie? Powiedzmy tylko jeszcze gazelę. 7,5. Dzięki. Dobra, będziemy mieli komplet cen z bazaru. Za taki zbiornik do WFM. Drugim albo trzecim. No i jak tam? Już powrót ze Stanów? Tak, tak. Cześć. Ale zajebista. No. Tutaj ta Jawa i Panonia już jest w górę ten. Odcinek. Tutaj te motocykle też już są któryś odcinek. Któryś bazar, więc musicie sobie wejść w playlistę Motobazary Wrocław i tam na filmach są te motocykle już chyba dwa razy, na dwóch czy na trzech. Tutaj stado części. Giełda Kłodzką. Objazdowa. Cześć. Co, Darek jest?
gdzieś... Jest, ale tam... Słuchajcie, powoli się zbieram. Przeszedłem już ostatnio, jeszcze idę tutaj alejkę tylko zobaczyć. Jest trochę jednak wystawców, jest trochę ludzi, jakby faktycznie trochę takich jest oglądaczy, ale sprzedający nie za bardzo zadowoleni tym bazarkiem, no ale dużo też przyjeżdża tak hobbystycznie albo żeby sobie pogadać, zjeść kiełbasę. Ja tam coś kupiłem. Coś tam jakieś fanty są. Eksporty. W jakiej cenie takie eksporty ładne? 6800 i 7800. A żak? 5300. No. Kurczę, guma nowa. Fajnie to wygląda. Zamiast rower elektryczny, to tu rower spalinowy, nie? Na pedały. Dla mnie za małe, za duży wyrosłem niestety. Podbijawy. Jakiej cenie taki przód? Złoto. A siedzenie? 700. Fajne. A zbiornika nie masz czasami do SHL-ki? Ja mam taką SHL-kę, ale niestety ktoś ją gdzieś tam kiedyś przemalował. No jeszcze dziur jest sporo w zbiorniku. Gdzie to się kupiło? Dzięki. O, teraz ceny. Ceny SHL-ek. O, chłopak sobie śmiga. W jakiej cenie taki rower? Ten? No. Paki. A Honda? Honda 9000. Rower jest zaski, bo tak fajnie leci. Długo na nim jeździłem. Jaki cenik ta Honda? 9000. Mifa. Dobra, dzięki. Tani, rowerek tani. Uwalka tylko wycięta. To jest całkiem co innego. To nie podejdzie. Szelma. Było chyba na tym, na bazarze w Poznaniu, albo coś podobnego bardzo. No, dla mnie bazar się kończy, ja już się zawijam. Którą mamy godzinę? 11:57.
12 godzina, tu już część się handlujących pakuje. No i nic, za chwilę pewnie część vlogowa ode mnie do doły ze sklepu. A ja lecę do swojej rodzinki. Trzymajcie się, zapraszam do oglądania dalej. Witam w części vlogowej, z tej strony Marcin. To była ostatnia część motobazaru we Wrocławiu, 4. odcinek. Trochę tam jakiś cen, trochę jakiś powtórek. Różne rzeczy się działy. Myślę, że ta cena 30 zł i częstotliwość tego wrocławskiego bazaru sprawia, że coraz mniej jednak tam tych ludzi, coraz mniej wystawców, chociaż ta czerwcowa, no nie wiem, jakoś tak jest, że chyba na wiosnę są chyba 3 czy 4 te bazary i troszkę jakoś to się zmniejsza. Myślę, że jakby była mniejsza cena tego wejścia, to może by było więcej tych wejść, może ten stand zamiast tego, nie wiem, jakieś koncerty jakby były, no może to by było troszeczkę bardziej atrakcyjne, żeby coś tam zmienić, odświeżyć. Mam nadzieję, że ten bazar tutaj nie będzie dalej, no bo jednak fajnie, że takie miejsca są, że można jakieś kupić, poszukać różnych staroci. No ceny jak widać, no inflacja w Polsce poszła mocno do góry i to widać właśnie po cenach motocykli. Niektórzy tam piszą, popierdzieliło ludzi, po coś tam, jak ile to kosztuje. No ale jeżeli ludzie to kupują, no to widać, że te motocykle zrobione też mają dużą wartość i w dużej mierze sentymentalną, prawda? No ale to też kosztuje i nie ma tych motocykli, dużo poszło do huty, gdzieś tam przemielone, powyrzucane, nieszanowane przez lata, a teraz są warte kupę kasy. Pokażę wam jeszcze tam na koniec kilka urywków, bo jeden z widzów podesłał mi swoją WFM-kę. Zakupił taką WFM-kę, chyba jak dobrze pamiętam, za 13 tysięcy. Więc możecie zobaczyć, jak ta WFM-ka wygląda. Posłuchać chwilę, dodatek taki. Dzięki tam za wczorajsze uczestnictwo na premierze, kolejny film z Road 66. Wczoraj w nocy też przygotowałem sobie tam materiał na kolejne odcinki. Też jeszcze trasa, właśnie będzie miejsce tam, gdzie kręcono Easy Ridera. I tam następne takie fajne miejsca z tymi starymi autami, samochodami. No ten taki odcinek tej wyprawy po Stanach, na który czekałem długo i o której marzyłem i no mega mi się bardzo podobało i mam nadzieję, że tam będziecie mogli zobaczyć chociaż namiastkę tego Road 66. Ja dzisiaj jestem sam w sklepie, Łysy wyjechał na jakąś imprezę, więc ja tutaj będę robił zaraz jakieś paczki. Widzę, że tutaj doszła dostawa szpinek różnych, takie orzełki, o, te orzełki są fajne, z 4 marki motocykli, tak to wygląda, albo tak to wygląda, o, bezmarkowy, że jest trochę tego, to jakieś gwiazdy szeryfa, Virago, Vulcan. Doszły też blaszki, ja sobie otworzę tutaj, na motokrople, na Webę. Zobaczcie, jak w tym roku, jak ta blacha będzie wyglądała. To będzie dla każdego krwiodawcy, każdy, kto odda krew w krwiobusie, który będzie stał w Łebie, dostanie taki pakiet właśnie na szybkę, naklejkę i taką blachę. I teraz wam jeszcze pokażę, bo doszły złote blachy. Doszły złote blachy. O, to jest pozłacane. Tutaj mam firmę, która to robiła. Informujemy, że detale zostały poddane obróbce galwanicznej. Powłoka zgodnie z wytycznymi została pokryta warstwą miedzi kwaśnej, niklu, a następnie warstwą złota o grubości 0,1-0,3. To są jakoś 24 karaty, więc mamy takie poświadczenie. Mamy tutaj też, są takie, będą karteczki. Gdzie one są? No tu są na znaczki, tak, znaczki zlotowe w tym roku wyglądają, a gdzieś tutaj były. Gdzie są te karteczki na złote tam? Zaraz poszukam tego. O, słuchajcie, znalazłem te karteczki. Znaczek zlotowy, patrzcie, jak to wygląda. Pozłacany, edycja limitowana. Tu jest certyfikat, tylko że się okazało,
że kolega Michał zrobił dziurkę nie tam, gdzie trzeba, bo dziurka powinna być tutaj. O, ktoś dzwoni. Dobra, to zaraz będę odbierał, nie teraz. No ale jakoś tą dziurkę przerobiłem, tylko że teraz tu nie będzie numeru chyba widać, więc no zawsze coś musi być jakiś. Tu wiadomo, trzeba wszystko zmierzyć, a znaczki też miałem później i widocznie tutaj mój grafik nie. Coś mu się chyba z blachą z zeszłego roku pomieszało i tak to wyszło. Dobra, idziemy robić paczki. O, robię sobie teraz paczuszki. O, ktoś tutaj zamówił szyld. Czekajcie, światło tu. O, światłość. Ktoś zamówił szyld BMW. Mamy tych szyldów całą masę. Właśnie jestem takim gadżeciarzem szyldowym i lubię dużo takich rzeczy mieć w sklepiku, chociaż już teraz się staram nie domawiać, bo aż za dużo tego już, nie? I tak właśnie po tych doświadczeniach Stanów, że tam jest taka masa tych wszystkich rzeczy, to mówię, nie no kurde, trzeba się ogarnąć trochę, bo jak jest czasami za dużo, to się nie ten, nie? Ciężko się zdecydować. Lepiej jak jest mniej, a konkretnie. O, przyszły też do mnie dzisiaj, tutaj znaczki wam pokazałem, ale już przyszły opaski też na łebę. Takie bawełniane, fajne, festiwalowe opaseczki zaciskane na rękę. W tym roku taki troszeczkę inny kolorek. Znaczy co roku jest jakiś inny. O, tak to wygląda. To jest fajne. Zawsze chciałem tak właśnie coś do przodu iść, nie? I nie takie te zwykłe papierowe opaseczki, tylko właśnie taki progres jakiś delikatny zrobić. Dobra, idę robić dalej paczki. Idę robić paczki. Słuchajcie, dzisiaj jest ostatni dzień tańszych biletów. Więc jak jeszcze się nie zakupiliście na łebę, to zapraszam. Zapraszam, żeby wcześniej mieć te wjazdówki i spokojnie sobie wjechać. Jest też film jeden z informacjami o zlocie w łebie, plus drugi film jest z wizytacji terenu i tam jest dużo informacji. Jak chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o tym festiwalu, to zapraszam. Pamiętajcie też o łapie, o subskrypcji, o dzwoneczku, żeby mieć powiadomienia, jak wam się podobają te filmy. Za chwilę tam już będziemy mieli kolejne jakieś rekordy. Dla mnie to są sumy jakieś takie kosmiczne, ale fajnie. Fajnie, super. Widziałem, że też w ogóle w gronie subskrybentów Artur Gadowski jest. Artur, jak mi oglądasz, to cię serdecznie pozdrawiam. No, Ira jest fajna też kapela, też lubię sobie posłuchać. Tydzień w ogóle wcześniej przed Bike Weekiem jest Ira gra w łebie też, także może będzie okazja się tam gdzieś spotkać. No i może kiedyś na festiwalu u nas tą Irę będzie jakaś tam motywacja, żeby Ira zagrała. Napiszcie w komentarzach, czy ktoś was słuchał Iry, czy jakieś piosenki znacie. Dobra, i kończę. Teraz będzie kilka tam tych ujęć jeszcze tej WFM-ki od widza. I tyle. Tymczasem. Na razie, hej. A, jeszcze malutka dogrywka. WFM-kę zobaczycie po reklamach. A ja teraz chciałem jeszcze pozdrowić kolegę Stanisława. Stasiu, Stanisław z USA, wujek. Trzymaj się tam zdrowiej, bo pisałeś, że jesteś w szpitalu, także mam nadzieję, że wszystko będzie ok, że za chwilę tutaj wracasz do siebie. Trzymamy, cała ekipa trzyma kciuki. A tak się chyba trzyma kciuki, nie? No ale w każdym bądź razie na pewno tam zaraz będzie wszystko dobrze i tutaj wrócisz. Napisz koniecznie też, co tam u ciebie słychać. Trzymaj się, cześć! Serdecznie zapraszam wszystkich na 13. Festiwal Motocyklowy Bike Week Łeba. Największa impreza motocyklowa w Polsce. W tym roku na scenie zobaczycie takie kapele jak Nocny Kochanek, Proletariat, Turbo, Chłopcy z Placu Broni, Romantycy Lekkich Obyczajów, Zenek Kupatasa, a także na scenie country Gładek Brothers Band. Całą imprezę poprowadzi Krzysiu Skiba, a imprezę nagłaśnia Antyradio. Mam nadzieję, że widzimy się wszyscy w łebie letniej motocyklowej stolicy Polski. Cześć!
Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej! Thank you.